Miała raz najpiękniejszy na świecie sen, najładniejsza z sześciu córcórka kniazia amurskich ziem. Sen miał oczy, sen usta miał, i gdy tylko zajaśniał dzień, szukała wśród ludzi w krąg, gdzie jej sen, cudny sen. Nieopisanie roztargniona, nie wie, co mówią jej i czego chcą. Patrzy gdzieś w dal, zapatrzona. Ach, co to jest, co to dzieje się z nią? Tak coś stało się z nią i wie, musisz szukać, bo sen to znak przymierzy do różnych lic, obraz oczu, brwi i warg. Kniaź armejski, piękny chan, też są smagli, też pełni sił. Podobny jest Gruzji pan, lecz jej sen inny był. Nieopisanie zasmucona zagląda w twarzy im, w ich oczu blask, lecz gdzieś jej sen, gdzie snu ramiona? Co chan? Po co taki nawiedził sen najładniejszą z sześciu cór, córkę kniazia amurskich ziem? Smutku szlak ją zawiódł w gór, górską dróżką z pachnących ziół. Tam w lesie stał młody drwal, przystanęła bez tchu. Nieopisanie zaskoczona, myśli to chyba sen, to snu dalszy ciąg. Żaden król, tylko ten, tylko on. Dotknie wargami jego warg, sprawdzi, czy to tak jak we śnie. Ach, zaśmiał się młody drwal, a księżniczka już wie. A księżniczka już wie.